W tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda tani miernik. Ten miernik ja kupiłem za granicą, ale jego koszt był coś około na Polskę, jeżeli przeliczyć, to jest około 20 zł. Jeżeli zwrócicie uwagę, to jest miernik, którego nie, jeżeli na przykład go zepsujecie, no to wiadomo, nic się tak zbyt nie stanie. Tu widzimy przewody testowe. Pomiarowe, tak. I teraz tak, tutaj jest przycisk włączenia i wyłączenia. Jeżeli zwrócicie na skalę, to tutaj jest, mamy napięcie stałe, napięcie zmienne z taką falką charakterystyczną. Tutaj mamy pomiar prądu, tak. A tutaj mamy oczywiście opór. Tu jak widzicie, tutaj też mogę pomierzyć napięcie baterii, 1,5 V, 9 V. Tutaj mam zakresy, które ustawiam, czyli tutaj mam na przykład do 2, tu jest do 20 teraz, do 20 V, do 200, do 300 V stałego, do 300 zmiennego, do 200 zmiennego, ale jak widzicie, ampery są bardzo małe, 2 mA, 20 mA i tak dalej. Opór 2 mega ohmy i tak dalej, więc widzicie ten miernik i oczywiście tutaj przekładanie, jeżeli chcecie mierzyć na przykład miliampery, mikroampery, to tutaj musicie przyłożyć przewód testowy, jeżeli chcecie pomierzyć napięcie, opór diody, napięcie, tak, spadek napięcia na diodzie, to tutaj macie i tu oczywiście common, czyli masa. I te, tak jak mówię, zwróćcie uwagę, te tanie mierniki bez możliwości, one po prostu pierwsze co się rzuca w oczy, to nie mają dużego amperażu, więc nie zmierzycie po prostu jaki prąd płynie na przykład w gniazdku sieciowym, ponieważ jest za duży na ten miernik i go po prostu spali, popsuje, tak? Natomiast po drugie, opcja tego koła wyboru zakresu też nie można się pomylić, jeżeli testujecie na przykład napięcie zmienne, przez przypadek ustawicie stałe, to oczywiście dojdzie do popsucia. Więc tak wygląda prosty miernik do 20 zł, ale tak jak mówię na początek, jeżeli się uczycie elektryczności, do jakichś małych rzeczy elektronicznych oczywiście się jak najbardziej nadaje.